Są już pierwsze skutki rozpoczętych wczoraj zbiórek dla powodzian w naszym regionie. Dzisiaj przed południem pierwszy transport najpotrzebniejszych rzeczy dotarł do osób poszkodowanych. Zgodnie z zapowiedziami, wczoraj ruszył pierwszy transport z pomocą dla powodzian, który zorganizowany został przez przedstawicieli jednej z prywatnych przychodni z Wejherowa i Bolszewa, do zbiórki, której przyłączył się cały szereg instytucji i organizacji z regionu. Efektem było uzbieranie pełnego samochodu dostawczego. Słuchajcie, 24 godziny i zebraliśmy około 7 ton darów. Woda, środki spożywcze, środki higieniczne, mieszkańcy Bolszewa, Wejherowa, chłopaki z OSP Bolszewo, wszystkim ludziom dziękujemy. Wszystko to dzisiaj przed południem dotarło do miejscowości, które ucierpiały wskutek powodzi. Najpierw ratownicy trafili do Kłodzka, gdzie zastali tragiczne wręcz obrazki zniszczonego miasta, w którym postanowili pozostawić część przywiezionych darów, a następnie spróbować dostać się do innych miejscowości w regionie, które znacząco ucierpiały, aby nieść pomoc i tam. Trafiliśmy do Żelazna. Tu, no nie wiem, jak tutaj dojechaliśmy. Tak naprawdę to jakaś jedna droga, powiedzmy w pół otwarta, bo że ona jest całkowicie otwarta, to nie można powiedzieć. Słuchajcie, tutaj jakby trafiliśmy do strażaków, cała jednostka OSP Żelazno popłynęła. Tu jest prośba od prezesa, od strażaków, jeżeli jest jakiś zbędny sprzęt, można coś dorzucić transportem, to oni będą bardzo wdzięczni. Jak się okazuje, potrzeby są wręcz ogromne. Bez nich strażacy nie mogą nieść dalej pomocy. Agregaty, pompy. Niagarę dzisiaj żeśmy dostali od dobrych ludzi, ale pompa szlamówka by się jakaś porządna przydała. Pompa elektryczna, jak przyjdzie prąd, bo też zalana, popłynęła gdzieś, nie wiem gdzie. No węże tłoczne, 52 dwójki. No rozdzielacz, bo też popłynął. To co na busie zostało, to zostało, a sprzęt taki, armatura wodna, to w zasadzie nie istnieje. Mundurów nie ma, gumowców nie ma. A to oczywiście tylko jeden z przykładów tego, jak bardzo pomoc jest wciąż potrzebna. Dlatego też apelujemy, aby przyłączać się do zbiórek organizowanych zarówno przez samorządy, instytucje, czy też prywatne inicjatywy, które mogą chociaż częściowo pomóc w przetrwaniu tego trudnego czasu mieszkańcom południa naszego kraju.